Niech ktoś tam klaśnie. Raz. Witam was wszystkich na kanale Gen Z i w dzisiejszym odcinku, jeżeli odpowiesz źle na pytanie, to wpadasz do basenu. Mamy tutaj tabliczki tak i nie, no i będziemy sobie opowiadać historię, bądź jakieś zdania. No i będziecie musieli na nie odpowiadać, a wy pamiętajcie, żeby na początku zostawić dużo łapek w górę. Ile Bartek? Powiedz. Bardzo dużo, myślę, że około 500 tysięcy. No to byśmy zdecydowanie Nie, dobrze, ale myślę, że jeśli chcecie kolejny odcinek basenowy, to tak ze dwie łapki co najmniej, co nie? Był kolejny. No już chyba przechodzimy do odcinka, ja jestem jako pierwsza, więc ja ogólnie muszę wyjść z tego basenu. No i to będzie ciężka sprawa. Żeby... Dobra, to przy okazji jeszcze wpadajcie na nasze Instagramy, które są nad naszymi główkami. I możemy przejrzeć. Okej, rozpoczynamy pierwszą rundę. No i ja lecę z pierwszą moją historyjką. Kiedyś chciałam przejść na dietę wegetariańską, jak byłam młodsza, ale niestety trwało ona mniej niż miesiąc. Ej, ja mam dosyć łatwo i teraz nie zgadnę. Właśnie. No i to jest jakieś coś, jak wiesz coś na ten temat? Czyli przeszłaś, tak? Tak. Dobra. No bo może chciałaś na miesiąc, nie? I się udało, nie? Trzy, cztery. Jak nie! Wszyscy wytrzymałaś dwa dni, przysięgam! Był taki moment, Bandi, dwa dni wytrzymałaś! Nie, co, nawet tego nie pamiętam, nie! A ja pamiętam! Przepraszam, naprawdę, musiałam! Ej, nie, fajna woda! Dobrze, one tego potrzebowały! Nie, byłam pewna, że gadałeś, bo to serio. Dobra, kolejne pytanie. Jak byłam mała, to rozbiłam z siostrą szklane drzwi. Takie do pokoju. Trzy, cztery. Tak! Jest! Ogólnie to pewnie dużo z was zauważyło, że mam wadę wymowy ry. Nie! Okej, długo chodziłam do logopedy, ale mimo to nie wymawiam nadal poprawnie ry. Ale patrz, ja nawet nie wiem! No właśnie. Trzy, cztery. Nie. Yeah! Nigdy jakoś mi nie przeszkadza moja wada wymowy, ale wiem, że dużo osób ją zauważa. Właśnie to nam mówiłeś, że nie byłaś w do wymowy, ale to było moje, że ja wiem. Nagroda najgorszego chłopaka leci do mnie, lecimy dalej. W życiu miałam łącznie 4 psy. O kurde, jak tego... A ja nie mówię. 3, 4, nie. Jak nie? Nie! Ale to pierwszorzędny. Zaraz trzy razy. Mój największy lęk to węże. Największy? Taki największy, że nie ma nic więcej. Dobra. Cztery. Powiedz to nie. Śmieszna sytuacja, bo ja najbardziej nie lubię być pod wodą. Uwaga i ostatnie. Zastanówcie się. Szczególnie ty, Patryk. Kiedyś miałam różowe włosy. Zastanów się, znałem cię wtedy. Trzy, cztery. Odpowiedz to tak. No i... Kurde! To się miała! Jasne. A mogę ja po polski? Bo bym bardzo chciał już się wpadać do nich. Ej kurczę, bardzo mi głupio, że nie znam odpowiedzi na takie pytania. Co ja mam powiedzieć? Dzisiaj masz zakaz spania w tej samej sypialni. Ała! Okej, teraz jest moja kolej. Nosiłam kiedyś aparat na zęby. Uśmiechnij pokaż, się. Pokaż, pokaż odkim. Uśmiechnij się. Cztery. Nosiłam aparat na zęby. Ale mam dziurki od nosa przetyrane teraz. Nie podoba mi się ten odcinek, chyba wpadłem z tobą. Ja chciałem najwięcej na bank. Jedno dobrze miałeś. Mój ulubiony kolor to czarny. Ej, to jest taki rzut monetą, tak lub nie? Bartek, powinieneś to wiedzieć. Oglądałem! Daliśmy o tym! Sekundę, daj mi pomyśleć. Trzy, cztery. Nie, to nie jest. W końcu coś dobrze powiedziałem. Ej, Bartek, dobrze ci przypomniałam. Masz rację, a ja bym stał tak. Dziękuję, Karina, dziękuję, Karina. Dobra, uwaga, trzecie zdanie. Nie mam rodzeństwa. Ty, poczekaj, bo o tym też chyba gadaliśmy i zapomniałem. Trzy, cztery.
siostry. Więc nie mam rodzeństwa, czyli jak tak, to znaczy, że mam? Że tak, nie mam siostry. Nie! Yes! Nie! Wreszcie! Tak! Mam siostrę! Urodziłam się w Warszawie. 3, 4. Wszyscy poprawnie. No, urodziłam się w Kielcach. I ostatnie. Chciałam studiować psychologię. A studiujesz co? Produkcję filmową. 3, 4. Tak. Tak. Dobrze, gratulacje dla Polski. Dla nas też. Dobra, ja jestem na przykład fest ciekaw, jakie ma Haniula pytanie. Nie wiem, jakoś tak ciekawią. Mam nadzieję po prostu, że nie znasz na nie odpowiedzi. Słuchajcie, pierwsze pytanko moje. Miałem kiedyś włosy po pas. 3, 4. No, odpowiedź to tak. Miałem, słuchajcie, włosy kiedyś po pas, a nie wiem w sumie z jakiego powodu, ale miałem takie włosiska po centralnie potąd. Ściąłem je i nawet gdzieś jest chyba zachowana ta pytka jest taka. Dobra, drugie pytanie. Miałem ogólnie w swojej karierze, i powiedzmy, 13 dziewczyn. Co? 3, 4. Nie wierzę w to. No i macie radę. Nie uwierzę. Ej, ale jakbyś powiedział 7? No. 10? Ale wiesz, 13? Tak specyficzna liczba strasznie. 10 już tak, ale 13 nie ma czasu. 12 super, 13 za dużo. To jest ta 13. Idziesz szczęśliwa. Ja się urodziłam 13 i jak widać jestem szczęśliwa. O. Zobaczymy, czy przy tym pytaniu będzie. Bronda zaczęła mi rosnąć w wieku 15 lat. 3, 4. Zazdroszczę. Tak. Tak? Jeszcze miałem wąsik taki dziewiczy. Już w pierwszej klasie gimnazjum chodziłem i się śmiać, że mam koper pod nosem. I gdzie teraz jestem? I kto miał koper pod nosem? Ja dalej mam. Czwarte pytanko. Zdałem prawo jazdy za pierwszym razem. 3, 4. Za drugim zdałem. Gratulacje! Myślę, że jest, że okej, okay, ale no zdałem za drugi, nie? To nie jest tak strasznie. Całowałem się z chłopakiem na imprezie. Dobra, 3, 4, chcę w to wierzyć. Ja też. Nie. No, no. Niestety, na to ja liczę! Zacznijmy od łatwego, No nie wiem. Zawsze moim wymarzonym psem był Golden Retriever. Żadny mamy dzisiaj jak zrobić, że nie podoba się do końca. 4. Nie. Tak! Za mocno! Tak, mówił dzisiaj! Mówiłeś dzisiaj jakoś nie pomiędzy odcinkami. Na pewno. Ja myślałam, że za moje zawsze marzyłeś. A jak moje? Mopcik, tak. Ja już wyspę mogłem. No to patrz. No a ja jestem co do tego. Widać, Przewo, widać. Wika jest moją trzecią, prawdziwą dziewczyną. Prawdziwą! Nie widzę takich, jak miałem 7 lat. Wcześniej były wyimaginowane. Trzecią? 4. Tak! Ja myślałem, że drugą. Dobrze, ale... Mi ta woda do nosa z taką siłą, że przeciska od razu zatoki, a sklorowany, tak boli mnie łeb. Będę miał migrenę, przysięgam. Zanim to powiem, chcę zaznaczyć przez przypadek. Kiedyś jak mieszkałem jeszcze w Anglii, babcia sprzedała kwiaty i ja rowerem wjechałem w te kwiaty. No to, ale nie odpowiedziałeś od razu, mówiąc, że przez przypadek? Nie sprzedałeś tego? Nie, tak! Jak byłem mały, tak 4 lata, miałem wypadek i dlatego teraz mam krzywą klatkę piersiową. No. O nie, spadła mi odpowiedź! Dobra, Marcin, została ci jedna. Nie, złapałem stopą. 3, 4. Nie, po prostu mam krzywą. Tak, bo mówiłeś, opowiadałeś. To jest serio! A ja przepiliłam, że nie, wypadek będzie coś takiego, nie wiem, czy bym... No, jak sobie przebijesz klatkę piersiową kierownicą, to może się tak zdarzyć. Proste pytanko na koniec. Moim ulubionym superbohaterem jest Spider-Man. 3, 4. Moim jest, więc dobra, no tak. Nie, nie. Jest! Nie chciałem paść do wody i się udało. One się wymieniły. No to za mocno. Pomóc wam dziewczyny? Nie.
zadaję swoje pytania, zdania, jakieś tam stwierdzenia. Więc dobra, pierwsze. Chodziłam do technikum budowlanego. 3, 4, 3. Powiedz to nie, chodziłam do liceum. Do czego? A i was też. Ty nie walnąłeś głową? Nie. Jest! Będziesz musiał mieć śruby w kręgosłupie. O, sorry. Zapomniałem. Jak już jesteśmy przy moich studiach w budownictwie, to moja inżynierka dotyczyła, moja praca dotyczyła betonu ze sterogenem. 3, 4, 3. Ciekawe, co by było, jakby był, nie wiem, na przykład z płytką ceramiczną. Tak, ale nie. Byłam w kraju anglojęzycznym. 3, 4, 3. Nie. Let's go! Nie byłam ani w Stanach, ani w Nowej Zelandii, ani w Anglii. Czy jesteście gotowi na przedostatnie zadanie dla was? Uwielbiam ostre jedzenie. Ostre jedzenie? Jak oglądaliście 5 minut temu, może wiecie. Dobra. 3, 4, 3. Tak. Nie! Uwielbiam! 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 Teraz wstawcie klip pani swoje 5 minut, jak się kurde żelka i się popłakała! Oj, na raz! Pociąkaj, pociąkaj! Jest... Żyjesz, nie? Matko, no o nie! O kurde! Tyle skryzłam! Taki myk! Ja uwielbiam ostre jedzenie, tylko że najostrzejsza żelka to nie jest coś, co ma się lubić. Ja już mam nadzieję, że nie wpadnę. Ostatnie rekomendacje. O Boże, już nie chcę pić tego. Ostatnie założenie na mój temat, czyli boję się zafarbować włosy, bo kiedyś wyszły mi rude i jeszcze kolejnego razu wyszły mi zielone. A na jaki kolor boisz się zaczerpować? Ciągle nie wiem. Na jakikolwiek, bo po prostu boję się, że mi zostanie syf. 3, 4. Nie boisz się. Serio? A nie ma... Nie! No bo teraz masz pofarbowane. Ja bardzo chcę zafarbować włosy na pewien kolor i tego jakby nie powiem wam na jaki kolor. No, więc to by było na tyle z moich pytań. Z Hanią mi poszło najlepiej, ale podchwytliwe miałeś strasznie, przepraszam. Z tym ostrym nie coś. Właśnie, podchwytliwe. I o to właśnie chodziło. No, już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Możecie też wpisać na nasze Instagramy. No i też nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. Tutaj oczywiście jest coś. Dziękuję. Żeby ten przycisk był szary, no to co, dziękujemy wam i do zobaczenia jutro o 17. Cześć!